I takie rzeczy chodzą naukowcom po głowach. Asfalt poprawiający jakość powietrza ma trafić na Mazury. Podpisaliśmy list intencyjny ze spółką Lotos Asfalty na budowę odcinka kilometrowego w miejscowości Kajkowo na naszej drodze powiatowej. Będzie położona nawierzchnia asfaltowa bardzo nowatorskiego wykonania. Firma Lotos Asfalty współpracuje z Politechniką Gdańską w tym kierunku. A szczególnie z Wydziałem Chemii pracujemy nad dodatkiem pewnych środków, które potem w ramach procesu fotokatalizy będą rozkładać zanieczyszczenia w atmosferze atmosferyczne. Potocznie nazywane smogiem, też może żeby właśnie uprościć sprawę. Za rok scenariusz miałby się urzeczywistnić. Projekt ekologiczny asfalty ma wzbudzić zainteresowanie na większą skalę. Dziać się to będzie etapami. Póki co trwają prace nad omawianą nowością i trwa wstępne szacowanie kosztów. Też jako strona przemysłowa sprzedająca też produkty, tak? Zdajemy sobie sprawę, że z realiów też finansowych i szukamy rozwiązań, które będą konkurencyjne w stosunku do innych. I tutaj zakładamy, że te nawierzchnie specjalnie nie będą o wiele droższe od tradycyjnych. Celem projektu jest stworzenie innowacyjnej nawierzchni drogowej, która pozwoli na redukcję zanieczyszczeń atmosferycznych w obszarze pasa drogowego. Szkodliwe substancje zawarte w spalinach pojazdów czy pochodzące z pieców w sezonie grzewczym nie jest łatwo wyeliminować. Stąd innowacje, które miejmy nadzieję okażą się strzałem w dziesiątkę.